witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami, czyli specjałami Aniołka. Ulubieńcy nie są na moim kanale zbyt często, ponieważ tak naprawdę gdybym miała Wam opowiedzieć o wszystkich moich ulubieńcach, to musiałabym rzeczywiście robić ten filmik, nie wiem, co tydzień albo co naprawdę co miesiąc, a uważam, że lepiej rzadziej, a takie naprawdę perełki pokazać. No i ja dzisiaj Wam właśnie takie perełki pokażę i tutaj będą tacy mieszani ulubieńcy, trochę kosmetyków, ale też sporo gadżetów, akcesoriów. No, wbrew pozorom nie będzie dużo rzeczy, także mam nadzieję, że filmik upłynie Wam miło. Zaczniemy od właśnie rzeczy niekosmetycznych. Pierwszą rzeczą, o jakiej chciałam Wam powiedzieć, jest to moje takie odkrycie i została mi ostatnia saszetka i trzymałam ją tylko po to, żeby Wam ją pokazać. Jest to herbata z Ahmad Tea o smaku Apple Refresh. I to jest po prostu smak jabłuszka, ciemnej herbaty, czarnej herbaty o aromacie jabłkowym. Słuchajcie, ja, no, ja w tej herbacie się zakochałam i jak będę robić następne zamówienie Ahmad Tea, bo znalazłam jeden sklep, który ma dość spore zaopatrzenie tej herbaty, to na pewno wezmę sobie kilka pudełek właśnie tej jabłkowej herbaty, bo jest po prostu przecudowna. Następną rzeczą, o jakiej chcę Wam powiedzieć, są to granulki zapachowe o zapachu czekolady. Ja te granulki kupiłam w Aromatelli i ja to kupiłam bodajże w koniec listopada, początek grudnia. I słuchajcie, tak jak złożyłam spore zamówienie, i nie wszystko mi pasowało, nie wszystkie te woski były takie, jak bym chciała i na wielu się zawiodłam. I powiem Wam, że zamówiłam sobie te granulki czekoladowe, zamówiłam jeszcze sobie czekoladę z wiśnią oraz jakieś dwa jeszcze zapachy Angel i Cherry Berry. Czy jakoś tak? Jakieś takie owoce leśne. I słuchajcie, te granulki czystej czekolady przebiły wszystko. Po prostu ja teraz je tak oszczędzam, bo będę po prostu musiała sobie zrobić zapas niedługo i wsypuję do kominka, do podgrzewacza jedną łyżeczkę tych granulek i dopiero przez kilka godzin w całym mieszkaniu, a nawet i na korytarzu, na klatce tak pachnie czekoladą, jakbyśmy tutaj, nie wiem, produkowali czekoladę. Przepiękny zapach dla kogoś, kto się odchudza i za bardzo sobie nie pozwala na takie przyjemności, to po prostu jest przyjemność rewelacyjna. Paczki są bardzo wydajne. Bardzo wydajne, naprawdę bardzo wydajne. Chociaż moim zdaniem niewygodne jest opakowanie, bo jeżeli, broń Boże, się podrze nam ta folijka przy otwieraniu, to niestety mamy problem, musimy coś przesypać i tak dalej. Także opakowanie jest średnie, ale zapach tych granulek czekoladowych rewelacyjny. Następną rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, jest to lusterko marki Zoeva. Ja już Wam o tym lusterku mówiłam raz. Jest to lusterko takie rozkładane. Ono ma trzy ramiona i z tyłu jeszcze ma podpórkę, aby całe lusterko można było postawić. Słuchajcie, jest to lusterko Zoeva i jest to najlepsze lusterko, jakie miałam w życiu, ponieważ mogę sobie je postawić. Z tyłu jest ciemne tło, więc nawet jeżeli widzicie w makijażach to lusterko, to nie odbija się. Jest bardzo stabilne, bardzo dobre szkło lustrzane, także no naprawdę super lusterko i za
dosłownie nie, chyba niespełna 30 zł. To jest najlepszy zakup mój ostatnio, bo bardzo, bardzo mi służy. Nie tylko do robienia makijaży dla Was, ale w momencie, kiedy gdzieś chcę jechać i wiem o tym, że mogę mieć problem z lusterkiem, bo ja nie sięgam do wszystkich luster, jestem za niska, to po prostu wiem, że mój makijaż jest uratowany i nie wyobrażam sobie teraz bez tego lusterka makijażu. Tak samo nie wyobrażam sobie makijażu bez temperówki marki Sephora. To jest Sephora Professional. Słuchajcie, to jest najlepsza temperówka, jaką miałam kiedykolwiek do kredek do oczu, do kredek, do ust i tak dalej. No bardzo, bardzo dobrze temperuje, nie łamie tych kredek. Ponadto ma tutaj taki zbiorniczek, gdzie wszystko nam wchodzi i się nie brudzi, a tutaj to białe się wyciąga, aby wyczyścić tutaj nasze ostrze temperówki. Także naprawdę temperówka jest rewelacyjna, kosztuje coś około 30 zł. To jest dużo jak na temperówkę, ale ja miałam w swoim życiu tyle już temperówek, że spokojnie mogę powiedzieć, że ta jest super i ma dwa wejścia na cienką i na grubą kredkę. Także polecam, jeżeli potrzebujecie dobrej temperówki, to ta jest naprawdę świetna. I ostatnia rzecz, nie kosmetyczna, ale nadal związana z makijażem, pielęgnacją i tak dalej. Jest to pęceta. Pęcetka marki Tweezerman. Ja tą pęcetkę, w ogóle o tych pęcetach usłyszałam od mojej koleżanki Olimpii. Jeżeli ogląda, to pozdrawiam cię serdecznie. I ona mi powiedziała kiedyś, że to są najlepsze pęcetki, jakie mogą być, że są bardzo ostre, dokładne, że po prostu każdy najmniejszy włosek świetnie łapią i tak dalej. Są to produkty niedostępne w Polsce i dość drogie. Szczerze mówiąc, nie wiem ile ta kosztowała, bo dostałam ją w prezencie od Kasi. I słuchajcie, to jest naprawdę najlepsza pęcetka do wyrywania brwi. Bardzo, bardzo dokładna, bardzo ostra, więc na początku jak zaczęłam sobie depilować brwi, to się przeraziłam trochę, że aż tak ostra i że mogę sobie trochę krzywdę zrobić, ale potem już takie, wiecie, wyczucie miałam, także wszystko w porządku. Najlepsza pęcetka, jaka może być. Wiem o tym, że na rynku jest mnóstwo podróbek, bo kiedy ja chciałam sobie na Allegro ją kupić, to było bardzo dużo podróbek, ale to nie było to. I ja mam oryginał, z czego bardzo, bardzo się cieszę i jestem bardzo zadowolona i dziękuję Kasi, że tak o mnie pomyślała. I teraz zostało nam kilka rzeczy kosmetycznych. Zacznę od pielęgnacji ust. Słuchajcie, już mówiąc o Kasi, powiem Wam, że dostałam balsam do ust marki Nux i ja go już tak, można powiedzieć, całkiem sporo zużyłam, choć zużywa się go bardzo wolno, bo jest bardzo, bardzo wydajny. Pachnie miodem, cytrusami, jakimiś takimi bardzo rzeźkimi rzeczami. Bardzo dużo cytrusów tu czuję i jest to w konsystencji takiego bardzo toporednego wosku. Trzeba mocno rozgrzać w środku, w słoiczku palcem i nałożyć na usta, ale ten balsam po prostu ratuje mi usta i to po prostu genialnie. Jest to dosyć drogi produkt, bo w Polsce, jak widziałam go w Superfarmie, to kosztuje około 46-50 zł, więc drogi, ale
usta są tak pięknie nawilżone i zadbane, że ja jestem w szoku, co potrafi ten produkt. Także polecam go. A ostatnio sobie kupiłam coś, balsam do ust, też z Nuxa, ale taki w formie sztyftu. I tak samo pachnie, aczkolwiek łagodniej, a jest dużo bardziej taki gładki w nakładaniu, wiecie o co chodzi, taki śliski, taki bardziej pomadkowy, i kosztował mnie 16 z groszami, to była promocja. Ja ten balsam noszę ze sobą w torebce, w domu używam właśnie tego słoiczkowego balsamu, a na zewnątrz, kiedy wychodzę, to mam ze sobą właśnie ten sztyft. W sztyfcie jest 4 gramy, a w słoiczku mamy 15 gram, czyli no 3 razy więcej jest tutaj w słoiczku niż w tym sztyfcie. Ale sztyft jest równie dobry jak ten produkt ze słoiczka, chociaż nie utrzymuje się tak długo na ustach, to trzeba przyznać. Ale marka Nux porwała mnie, jeżeli chodzi o pielęgnację ust, totalnie. Następną rzeczą, jaką wam chcę powiedzieć, to już będą 3 rzeczy z kolorówki. I pierwsza rzecz to jest beżowa kredka do oczu, a dokładnie ja ją używam do linii wodnej. Słuchajcie, to jest rimmel z serii Scandal Eyes, kolorek 005 Nude. I niestety ten kolor nie jest dostępny w Polsce. Ja go również dostałam w prezencie i nie wyobrażam sobie teraz lepszej kredki niż właśnie ta, bo ta kredka jest wodoodporna, więc super się utrzymuje tutaj w linii wodnej. Rewelacyjna jest. I jeżeli macie możliwość ją zakupić gdziekolwiek, to szczerze wam ją polecam. Jest naprawdę godna polecenia. Następną rzeczą, króciutko, bo już mówiłam wam o tym produkcie nieraz, czyli o bazie pod cienie z firmy Lime Crime Eyeshadow Helper. I jest to baza waterproof, wodoodporna, bardzo, bardzo wydajna, bardzo, bardzo trwała. Chodzi oczywiście potem o cienie. Rzeczywiście myślę, że jest odporna na wilgoć, bo kiedy, nie wiem, pada deszcz czy cokolwiek i no jest jakoś tam wilgotno, to wszystko mi spływa, a oczy są naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. I to jest super baza. Jeszcze niedawno nie była dostępna nigdzie w Polsce, ale teraz można ją kupić w sklepie Best Makeup. I to za wcale nieduże pieniądze, bo około 89 zł. Myślę, że ściągnięcie jej z zagranicy, z USA, jest dużo droższe niż kupienie w sklepie internetowym. Jest bardzo, bardzo wydajna. Słuchajcie, ja tą tubkę mam od zeszłych wakacji i używam ją naprawdę namiętnie. I myślę, że jeszcze jakieś 1/3 tubki, może trochę mniej, no, mi zostało, ale jest rewelacyjna do dziś i już czeka na mnie następna tubka, bo nie wyobrażam sobie makijażu bez tej bazy pod cienie. I ostatni produkt, o którym wam mówiłam, bo była recenzja tego produktu, ale chciałam wam troszeczkę zaktualizować tą moją opinię. Mówię tutaj o podkładzie z Keta Hydro. Słuchajcie, ja mam kolorek L1 i
To już jest puste opakowanie i powiem Wam jedną rzecz. Kupiłam dużą butelkę, bo nie wyobrażam sobie makijażu mojego latem bez tego produktu. To jest tak trwały skubaniec, że jeżeli macie naprawdę tłustą, przetłuszczającą się cerę i chcecie mieć bardzo trwały podkład na bardzo wyjątkowe okazje, nie chcecie się martwić o to, że Wasz podkład po prostu zjeżdża, bo macie tłustą cerę, to to jest właśnie idealny produkt. Cat Hydro, to jest po prostu... Nie wiem, jak mogłam się wahać kiedyś tam przed zakupem. Naprawdę dobry produkt i ja go kupiłam w sklepie Best Makeup, tą dużą butelkę. On, muszę Wam powiedzieć, nie jest tani, bo w regularnej cenie kosztuje jakieś 115 czy coś takiego złotych, ale raz na jakiś czas bez make-up są promocje, są obniżki pewnych produktów i bardzo często właśnie Cat Hydro jest na przecenie. Widziałam ostatnio go za 85 zł, butelka ma 35 ml, a jeżeli nie chcemy zaryzykować i nie wiemy, czy ten produkt się nam sprawdzi, to ta malutka buteleczka kosztuje około 40 zł, coś takiego, i mi starczyła chyba na półtora miesiąca, może coś takiego naprawdę ciągłego używania. Ja chyba miałam inny podkład na sobie chyba za 2-3 razy, a tak to tylko ten Cat, bo tego produktu daje się bardzo mało, on jest bardzo wodnisty i naprawdę nałożenie cienkiej warstwy tego podkładu to jest kilka kropel, także jest wydajny. Tutaj mamy 7 ml, także naprawdę jak na tą pojemność był bardzo, bardzo, bardzo wydajny i tak jak mówię, osoby z suchą cerą albo normalną stronę suchej nie będą z tego produktu zadowolone, ale osoby normalne osoby posiadające skórę normalną stronę tłustej lub tłustą powinny być naprawdę zachwycone tym produktem, tak jak i ja jestem nim zachwycona. A jeszcze jedna rzecz odłożyłam i widzicie, to jest ostatnia rzecz już na 100%, jest to z Benefit Gimme Brow. Słuchajcie, to jest kolorek Medium Deep. I to jest po prostu taki żel do brwi właśnie z Benefita. On mi się niestety zaczyna powolutku robić gęsty, co niestety widać w jego konsystencji coraz bardziej, ale nadal jest rewelacyjny, bardzo, bardzo dobrze utrzymuje włoski, przyciemnia, zagęszcza. Rewelacyjny produkt, niestety bardzo, bardzo drogi, około 100 zł. Ja go kupię na pewno kolejny raz, ale w momencie, kiedy w Sephorze będzie jakaś obniżka, na przykład 20% czy coś takiego, wtedy na pewno sięgnę po ten produkt z półki. Na razie używam tego i mam nadzieję, że jeszcze trochę mi posłuży, bo jest rewelacyjny i moje brwi codziennie są ujarzmiane tylko tym produktem. Aquabrow poszło w odstawkę, jakieś inne cienie do brwi, jakieś takie rzeczy, po prostu tylko ten produkt jest teraz dla mnie ideałem. No i cieszę się, że mogłam go wypróbować i będę do niego wracać. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców. Dajcie znać, czy używaliście jakiejś z tych rzeczy, czy macie jakieś zdanie na temat tych rzeczy. No i co myślicie o nich? Dajcie znać, czy lubicie filmiki ulubieńcowe i czy kręcić je częściej. Każda sugestia jest na miarę złota. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach już niedługo.
Pa, pa.